Witam wszystkich serdecznie. Dziś wymiana dwóch żarówek postojówki i H7. W dzisiejszym filmiku Fordzik Fiesta. No i tak, z powodu braku miejsca tutaj najlepiej jest odkręcić lampę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Będziemy potrzebować albo płaski śrubokręt, albo torc 30. I tu jest taka szybko złączka. Ja to teraz tu odbezpieczę. Ja już sprawdzałem bezpieczniki. Jeżeli chodzi o bezpieczniki, to w tym przypadku wszystko ładnie jest opisane. Dokładnie tak, jak widać. I tak o, i mamy, przepraszam, odwrotnie, tutaj lewa strona, prawa strona, światła, no i tak samo z obydwu stron sprawdziłem, wszystkie bezpieczniki są w dobrym stanie, także bierzemy się za odkręcanie, a sprawdzone zostało i będziemy wymieniać żarówki H7. Już mam. No i zaczniemy sobie od zdemontowania śrubek. Jak mówiłem, ja już odkręciłem. Są luźne. Na torksy 30. I tu mamy jeszcze jedną zaślepkę, która trzyma też lampę. Spinkę, zaślepkę raz. Następnie zaczniemy sobie od odłączenia kabli. Teraz lampa powinna fajnie wyjść. Tak jest. Już teraz tylko mamy dwie zaślepki. Obracamy sobie lampę, delikatnie ją postawimy, żeby nie porysować. No i tu ładnie schodzi. Tu przypuszczam, musimy przekręcić. Dokładnie. Tutaj siedzi dobrze, pokrywy na górę. Tu jest ciekawostka, bo tutaj mamy też torksy, które trzymają śrubę. No i zobaczmy, wygląda to na 25. Nie, mniejszy. T20. To jest ta 20. Tak jest, ta 20 do kieszonki. Druga śrubeczka. Mamy raz, druga, wyciągamy. Ja zaraz ją wyciągnę, przekręcamy, czy jak to tutaj mamy. A tą w sumie możemy złapać. I tak jest do wymiany. Ale normalnie wystarczy, starą wystarczy poruszać i wyciągnąć. Nowka sztuka niebieska. Tu są specjalne wycięcia, do których pasuje, nie inaczej. Wkładamy
śrubki w sumie docisną. Staramy się nie dotykać żarówki. Wkładamy, no i tutaj pozostały tylko śrubeczki z powrotem, żeby wjechały. Czyli to nawet z tego co ja widzę, to nie trzeba całkiem śrubek odkręcać. Wystarczy je poluzować i można przekręcić. Tak, widzę, że teraz puściło. To za dużo nie miałem ruchu. Można to przekręcić w tą stronę, popuścić śrubki, przekręcić w tą stronę i fajnie wyjdzie. Dobra, ja tu wrzucę drugą śrubkę. Już ładnie siedzi, teraz już się nie rusza i przypuszczam, jak się by tylko wystarczy poluzować, teraz ja pokażę. Niepotrzebnie odkręcałem śrubki, ale luzujemy jedną, drugą i zobaczcie, przekręcacie i wychodzi. No i tak samo wkładacie i lekko się dociąga. Ciak, cyk i gotowe. No i teraz lecimy z drugą spaloną żarówką. Akurat nie będzie widać. No i kolejnym etapem jest tam W5W wyciągnąć. On tu trzeba wsadzić jakoś dwa palce i poruszać. I ona wychodzi. Jaka ona długa? Nie, długa nie jest, wydaje się tylko. No i ją wyciągamy na zewnątrz. Od razu pokażę tutaj. Zjarana jest. Ja użyję chusteczki. Tu mam taki zestaw kupiony. Te żarówki się palą. A nie, moment. Błąd. To jest inna żarówka. Muszę iść zobaczyć po inne żarówki. Dlatego coś nie pasowało. Zaraz wracam. No i szybkie zakupy. Żaróweczka zakupiona. Teraz ją weźmiemy sobie od razu przez papier. Wsadzamy. Ładnie siedzi. Generalnie siedzi. Teraz tego zmienimy trochę kadr. Następnie będziemy umieszczać lampę, żeby było widoczne. Tu jest jeden z takich docelowych punktów, który
musi wejść w to białe miejsce. No i jeszcze muszę staty przestawić. No i lampę umieszczamy, musimy posadzić, kliknąć, że ona się tam wejdzie w to białe miejsce, co wcześniej mówiłem. Kolejnym etapem jest założenie zaślepek. Wszystko na miejsce. Lecimy, pierwsze miejsce. Kolejna śrubka z tyłu. Torx 30. Przykręcamy. Podłączamy. No i wystarczyło, by teraz tylko sprawdzić. Lampa siedzi na sztywno, trzyma się. Ja odpalę auto. Włączę światła, a wy zobaczcie. No i ja idę odpalić auto, zobaczymy, jak będzie wszystko się udać. Jak widać, świeci wszystko po kolei. Pozdrowienia dla teściowej. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zostawcie łapkę w górę. Pozdrawiam.